Witajcie! W tym filmiku zobaczycie Ferbiego morskiego od firmy Hasbro. W zestawie znajdziecie interaktywną zabawkę Ferbi, a także krótką instrukcję obsługi oraz wyjaśnienie, jak się z Ferbim bawić. Tutaj mamy słówka, które do nas wypowiada i tłumaczenie. Pokazano nam, jak bawimy się z Ferbim i jakie są rodzaje osobowości Ferbiego. Również z Ferbim możemy bawić się za pomocą aplikacji dostępną na App Store. Również aplikację tę możecie zainstalować na Androidzie. Zabawka ta jest przeznaczona dla dzieci powyżej 6 roku życia. Zasilana jest ona 4 bateriami typu paluszki. Ferbi w tej chwili śpi, musimy go obudzić. Gdy przez dłuższy czas się z nim nie bawimy, wówczas on zasypia. Także musimy chwilkę poczekać, aż się wybudzi. Najlepiej go pociągnąć za ogon albo połaskotać. Ferbi mówi, śpiewa, lubi również tańczyć w rytm muzyki. I właśnie słyszymy, że lubi śpiewać. Lubi również tańczyć. Porusza się, porusza uszami. Rusza swoim dzióbkiem. Jego oczy to ekrany LCD. Posiada ogonek, miękkie futerko w kolorze morskim. I teraz widzimy zmianę jego osobowości, co się może bardzo często zdarzać. I mamy teraz zupełnie innego Ferbiego, którego mieliśmy przed chwileczką. Ferbiego możemy głaskać, łaskotać, ciągnąć za ogon, podrzucać. Możemy go również kołysać. Bawimy się nim albo w domu, albo zabieramy go w podróż. To od nas zależy, jaką będzie miał osobowość, jak będziemy go traktować i jak dużo uwagi będziemy poświęcać Ferbiemu. Teraz słyszymy, że powoli Ferbi zaczyna mówić po polsku. Im dłużej się z nim bawimy, tym większa szansa, że będzie używał więcej słów po polsku. Tak więc zabawa będzie bardziej atrakcyjna dla nas. Ferbiego karmimy albo za pomocą palca, albo za pomocą aplikacji, na której znajdziecie również słowniczek i wiele innych atrakcji. Ferbi może dzięki tej aplikacji śpiewać, może również być właśnie karmiony przez tą aplikację. Ferbi lubi dużo mówić, ale nie wszystkie Ferbi są takie. Lubią sobie ucinać pogawędkę z innymi Ferbimi. Jeśli zostawisz swojego Ferbiego na dłuższy czas, pójdzie on spać. Aby go zresetować, musisz zdjąć tę pokrywkę i znaleźć taki mały przycisk, przytrzymać go przez dłuższą chwilę, wówczas go zresetujesz. Jeśli chcesz mieć te interaktywne zwierzątko w domu, to wejdź już teraz na stronę megadyskont.pl.